każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Dzisiejszymi ekspertami Radia Katowice są dr Tomasz Szczepanik, koordynator oddziału diabetologii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz Aleksandra Świeży, diabetyk, członek zarządu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, mojacukrzyca.pl. Witam po przerwie. Telefonów było mnóstwo. Wynotowałem sobie trzy aspekty, o które chciałbym Państwa jeszcze zapytać, sądząc po tym, jakie były rozmowy ze słuchaczami, ale chyba badanie i kiedy się badać, to jest to kluczowe pytanie, które padało ze strony słuchaczy. Panie doktorze. Zgadza się. Najważniejsze, kiedy się badać i jak wykonać badanie. Myślę, że to jak wykonać badanie, to jest najistotniejszy problem dnia dzisiejszego. Pacjenci, którzy kierują się na badanie na krzywą cukrową, powinni być na czczo i powinni po wypiciu płynu przez 2 godziny praktycznie się nie ruszać. A gro pacjentów wypija płyn i idzie załatwiać swoje sprawy. Idzie na zakupy, idzie do urzędów i takie badanie już nam nic nie wnosi, ponieważ glukoza, którą wypili, jest spalana przez mięśnie. Przez aktywność fizyczną. Przez aktywność fizyczną, tak jest. Czy to jest tak, że krzywa cukrowa, czyli to takie badanie potwierdzające badanie poziomu cukru nadczo w momencie, jeśli chcemy dowiedzieć się, czy pacjent choruje na cukrzycę, to jest bardzo trudne badanie, kosztowne badanie, czy możemy je, nie wiem, o nie zapytać u lekarza rodzinnego? To jest bardzo proste badanie, bardzo tanie. Jak ono wygląda? Tanie badanie. W jaki sposób je pacjent przebywać? Musi być minimum 8 godzin nadczo. Przychodzi do laboratorium, ma pobieraną krew żylną, podkreślam, krew żylną, nie z palca, i oznaczony poziom cukru na czczo, wypija 75 gram glukozy rozcieńczonej w szklance wody i 2 godziny czeka i po 2 godzinach ma pobieraną znowuż krew żylną i na podstawie tych parametrów ocenia się, czy pacjent jest zdrowy, czy ma cukrzycę, bądź czy ma stan przedcukrzycowy. Czyli mówiąc inaczej, obserwujemy reakcję organizmu na obciążenie glukozą. Czyli tak jakbyśmy symulowali zjedzenie czegoś bardzo słodkiego. Tak, zgadza się. Oceniamy, ile jeszcze pacjent ma tej insuliny w swoich rezerwach. Drodzy Państwo, to jest tak, że te badania można przeprowadzać na zlecenie lekarza rodzinnego, ale też to nie są kosztowne badania. Najlepiej wszystko robić oczywiście w przypadku konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym. To jest oczywiste. Natomiast warto też pamiętać, że mamy prawo do takich badań jako pacjenci, bo to są podstawowe badania, z których możemy skorzystać. Druga kwestia to bardzo często słuchacze pytali o nowości w leczeniu cukrzycy, bo wszystko idzie do przodu, szczególnie rodzice małych pacjentów patrzą bardzo w przyszłość z nadzieją i to ogromną nadzieją na zmianę tej sytuacji, bo przypomnijmy, że cukrzyca to choroba przewlekła, kiedy się pojawia, to nie mija na dzisiejszy stan wiedzy medycznej. Zakończył się zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pan doktor był jeden z prelegentów. Na co można zwracać uwagę, jeśli chodzi o nowości w leczeniu cukrzycy? Proszę Państwa, w świecie diabetologii bardzo dużo się dzieje. Powstają nowe insuliny. Insuliny coraz bardziej bezpieczne, coraz bardziej przyjazne pacjentom. Powstają nowe cząsteczki leków doustnych, które stosujemy szczególnie w cukrzycy typu drugiego. Leki, które mają inne mechanizmy działania. Leki, które wydłużają to przejście z leków doustnych na insulinoterapię, które pomagają lepiej jeszcze wyrównać cukrzycę, ale również na tym zjeździe pojawiły się inne aspekty, takie jak monitorowanie poziomów glikemii. Powstaje urządzeń do ciągłego monitoringu. Czyli nie musimy się tak często nakłuwać i badać poziom cukru, mówię tutaj o pacjentach chorych na cukrzycę, tylko będzie to bardziej automatyczne. Tak, będzie to bardziej automatyczne. Mało tego, urządzenie samo mierzy cukier co 5 minut, przesyła to do chmury, z której to lekarz bądź pacjent odczytuje wyniki. Czyli mamy do czynienia z leczeniem na odległość. Telemedycyna
to jest ta gałąź, która się bardzo mocno rozwija. Ale tak naprawdę i w telemedycynie, i w tradycyjnych takich kontaktach lekarz-pacjent, najważniejsze osoby to właśnie lekarz i pacjent, czyli ludzie, mówiąc krótko. Nie zastąpimy nigdy technologią ludzkiej komunikatywności. W przypadku młodych pacjentów, tu chciałbym skorzystać z Pani doświadczeń, to jest chyba największy problem. Takie przejście z wieku dziecięcego w, nazwijmy to, leczenie dorosłych. Jak to wygląda w przypadku osób młodych dorosłych? To znaczy, to jest dość spory problem, ponieważ jest bardzo duża różnica między sposobem leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą. Poradnie dziecięce są bardzo wyspecjalizowane, jest bardzo wysoki poziom wiedzy. Też, to wynika też z tego, że dzieci najczęściej leczone są pompami insulinowymi. I bardzo często pozostają na tej metodzie leczenia po ukończeniu 18 roku życia. Natomiast w tym momencie przechodzą pod opiekę poradni diabetologicznych dla dorosłych, które najczęściej do tej pory skoncentrowane były na osobach starszych, które leczone były w zupełnie inny sposób, czyli właśnie lekami doustnymi lub tradycyjną insulinoterapią. W związku z czym lekarze też nie zawsze są przygotowani na przyjęcie pacjentów, którzy leczeni są na przykład intensywną insulinoterapią bądź na pompie insulinowej. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby młody człowiek miał możliwość zwrócenia się do kogoś, kto ma doświadczenie w tej kwestii. Gdzie to znaleźć taką osobę? Gdzie można znaleźć? Jak to wygląda? Pewnie to znaczy, jest dość trudno. Tak, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego lekarza, to jest to... trzeba po prostu szukać takiej osoby. No oczywiście tutaj bardzo pomocny jest internet. Organizacje pacjenckie też. Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że bardzo istotnym z mojego doświadczenia, bardzo istotnym jest też możliwość kontaktu z taką organizacją jak Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach, ponieważ pozostajemy w tym momencie, jest to organizacja, która jednocześnie opiekuje się dziećmi, natomiast jest możliwość skontaktowania się z nią w każdym momencie tak naprawdę, bez względu na to, czy jesteśmy rodzicami dziecka, czy jesteśmy osobą dorosłą. To jest organizacja, która zawsze tak naprawdę udzieli jakiejś porady, da możliwość kontaktu z lekarzem, który jest doskonale przygotowany do leczenia. Poza tym daje również możliwość kontaktu z innymi osobami chorymi na cukrzycę, co również jest bardzo ważne, ponieważ wsparcie tak naprawdę, które otrzymujemy od innych osób, które również chorują, jest bardzo istotnym elementem leczenia w mojej opinii, bo wymiana doświadczeń zawsze jest pomocna, czy w każdej sytuacji. Na pewno pomaga. Panie doktorze, z punktu widzenia lekarza, leczenie młodych pacjentów to wyzwanie, bo oni dość dużo wiedzą, jeśli chorują na cukrzycę typu pierwszego, na przykład od 5 roku życia, czy od 3, jak ustaliliśmy z panią Olą, to naprawdę już na temat tej choroby dość dużo wiedzą. I przejście do leczenia, powiedzmy, dorosłego, to chyba spore wyzwanie także dla lekarza. Tak, myślę, że poradnie muszą być przygotowane. My teraz na Śląsku organizujemy takie poradnie. Będą to poradnie takie transmisyjne. Ja myślę, że w moim ośrodku w Dąbrowie Górniczej taka poradnia będzie istniała już. Pani doktor, która ma duże doświadczenie, bo jest pediatrą, diabetologiem, czyli przez szereg lat leczyła dzieci chore na cukrzycę, przyjmuje w tej poradni i to jest, myślę, przyszłość, bo tych pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, młodych dorosłych, na pompach, to co powiedziała moja współmówczyni, to jest przyszłość i to jest coś, co nas czeka i co jest nieuniknione. I dlatego należy ośrodki przygotować do leczenia takich pacjentów. Bardzo ważna sprawa przy tym wszystkim, abyśmy pamiętali to, o czym mówiliśmy na początku. Badamy się przy najbliższej okazji, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, powinien to zrobić, bo cukrzycy można nie zauważyć. Cukrzyca jest dyskretna w swoich objawach, ale szkody, jakie potrafi poczynić, są absolutnie nieodwracalne i powodują zdecydowanie większe kłopoty.
Jeśli zechcą Państwo, to prosiłbym o chwilę jeszcze dyżuru telefonicznego. 32 205 102 i jeszcze 2. Dziękuję bardzo. Dzisiejszymi ekspertami Radia Katowice byli dr Tomasz Szczepani, koordynator oddziału diabetologii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz Aleksandra Świeży, diabetyk, a także członek zarządu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, mojacukrzyca.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.